Za nami 50. jubileuszowy i zarazem 26. Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski Rajcza 2018. Już od wczesnych godzin porannych na terenie amfiteatru spierali się przebierańcy, by wyruszyć na trasę przemarszu ulicami wokół centrum rajczy. Podczas przemarszu barwny korowód przebierańców zasilony został przedstawicielami władz administracyjnych, samorządowych, organizacji społecznych, znanymi politykami oraz reprezentantami miast partnerskich. Rajd Chłopski to wydarzenie, które łączy w sobie sportową rywalizację, wspólną zabawę, poznawanie kultury i tradycji regionów uczestników rajdów z kraju i zaprzyjaźnionych gmin Włoch, Słowacji, Czech. Patronami honorowymi naszego rajdu są minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Krzysztof Jurgiel, prezesa Żylińskiego Samosprawnego Kraju inżynier Erika Jurinowa, marszałek województwa śląskiego Wojciech Sałuba. Współorganizatorem rajdu jest Starostwo Powiatowe w Żywcu, gminy Skalite i Oszczadnice. Po odśpiewaniu hymnu oraz uroczystym otwarciu rajdu dokonanym przez wójta gminy Rajcza Kazimierza Fujaka nastąpiły wystąpienia licznie zaproszonych gości. Bardzo się cieszę, że Was tak dużo przyjechało. Drodzy Państwo, życzę wszystkim dobrej zabawy, samych niezapomnianych wrażeń. Jest to niezwykle ważne, że jesteście i pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy przez długie 50 lat dbali o to i pracowali i wkładali dużo wysiłku organizacyjnego, aby te rajdy się odbywały. Należą się ogromne wyrazy uznania i szacunku. I za to wszystkim dziękuję. Na ręce pana wójta chciałabym przekazać ten oto graber i list gratulacyjny, a wszystkim Państwu życzę cudownej zabawy i dobrego roku 2018. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy w imieniu uczestników tej 50. Życzę gospodarzom, organizatorom satysfakcji tego pięknego przedsięwzięcia. Państwu, uczestnikom życzę zwycięstwa, ale sama obecność, tak piękna, barwna, jest już Państwa zwycięstwem. Cieszę się, że jestem tutaj kolejny raz z Wami i kolejny raz widzę tą cudowną imprezę coraz bardziej kolorową. To naprawdę wspaniale, że potraficie się dobrze bawić, ale również uczestniczyć w sportowej rywalizacji.
Życzę Wam wspaniałej rywalizacji. Życzę cudownego pobytu w Rajczy, w tym cudownym, tworzonym przez Boga miejscu. Wszystkiego najlepszego. A tutti i partecipanti auguriamo buona manifestazione. Viva Rajča, viva Lambrugo. Szanowny panie wójcie Kazimierzu Buzia, drodzy przyjaciele z Rajczy, szanowni goście. Dla nas mieszkańców Lambrugo jest wielką radością być tutaj z okazji 50. Rajdu Kupskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za to zaproszenie i za powitanie. Życzymy wszystkim uczestnikom udanej. Niech żyje Rajča i viva Lambrugo! Za najlepszą prezentację ekip korowodowych zwycięskie ekipy otrzymały okazałe puchary. W ramach rajdu z amfiteatru wyruszył bieg Wilcze Gronie, który w niełatwym terenie wymagał od zawodników żelaznej kondycji oraz determinacji w pokonywaniu trasy. Odrębną konkurencją stał się bieg, w którym zawodnicy postanowili skorzystać z pomocy swoich pupili, dzielnie prących do mety rajdu. Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia udali się do hali sportowej, gdzie czekały na nich przygotowane przez poszczególne gminy stoiska, na których prezentowane były kulinaria charakteryzujące ten region. Najbardziej okazałe prezentacje zostały nagrodzone pucharami. Bez pana wójta to wszystko, co tutaj doznajemy i te emocje sportowe i te emocje tutaj stoiskowe nie byłyby możliwe. Bardzo dziękujemy, naprawdę wszystko znakomicie zorganizowane i jesteśmy z panem starostą oczarowani, jak zawsze, naprawdę wielkim poziomem tego spotkania. Wszystkiego najlepszego, dziękujemy. Dziękuję panie wojewodo. To są podziękowania dla pracowników i wszystkich tych, którzy ten rajd nasz organizują. Ja to tylko firmuję, natomiast te podziękowania należą się wszystkim tym, którzy tutaj pracują. Dziękuję. Muzyka, możliwość degustacji nie tylko pysznych potraw, lecz również wspaniałych nalewek dodatkowo podgrzewały znakomitą atmosferę imprezy. To też nie pozwalało uczestnikom zbyt długo pozostać obojętnym, porywając wszystkich do tańca i doskonałej zabawy. Czekamy na kolejne udane imprezy organizowane na terenie powiatu żywieckiego.